Witam Was serdecznie w odcinku podsumowującym moje zmagania z 12 pierwszymi godzinami rozgrywki w Star Wars The Old Republic. Chciałam Wam powiedzieć trochę więcej moich wrażeń, chociaż będą takie trochę inne, ponieważ w tę grę już grałam wcześniej i no, znam, wiem co się dzieje potem. Nawet nie pamiętam, który poziom miałam, 20 któryś na pewno. Natomiast dzisiaj postaram się mówić o tym, co oferuje nam te pierwsze 12 godzin. Po pierwsze, dało nam się zdobyć 14 level. Podejrzewam, że jakby trochę inaczej to rozegrać, można by zdobyć poziom troszkę wyższy. Na przykład korzystając z tych bustów do punktów doświadczenia. Natomiast no, nie jest to źle, biorąc pod uwagę, że chyba 55 jest maksymalnym, no to tak. Levelowanie nie jest bardzo szybkie, ale początkowo te poziomy lecą bardzo szybko. Przynajmniej pierwsze 10. Jednym z błędów, który zauważyłam przy mojej decyzji na początku, to wybranie klasy. Ja zdecydowanie jestem graczem, który lubi grać postaciami walczącymi w grach MMO. Grać postaciami walczącymi na dystans, nie wręcz. Więc no mało przyjemności mi sprawiała rozgrywka z Sithem Warriorem. Prawdę powiedziawszy, nie za bardzo się orientowałam w umiejętnościach. Zdecydowanie mogłam wziąć jednak klasę, którą znam lepiej ze swego wcześniejszego grania. Co jest zarąbiste w tej grze i bardzo unikalne, to jest forma przyjmowania zadań i odbierania, czyli te rozmowy. To, że twoja postać ma głos, możesz wybierać, co ona powie. Można też podejmować decyzje, można na różne sposoby rozwiązywać niektóre zadania. To tak pozwala trochę bardziej wczuć się w grę, moim zdaniem. Fajna rzecz w MMO, bardzo oryginalna jak na takie tytuły, czyli to, że dają nam możliwość zobaczenia, jak nasza postać się odzywa, a nie że po prostu czytamy tekst na ekranie, jak dostajemy zadanie. Kolejna rzecz, profesje. Co ja mogę o profesjach opowiedzieć? No tyle, że trochę mam niedosyt w tej serii, w tej grze, jeśli chodzi o profesje. Jakoś to wszystko takie jest bezosobowe, zatrudniamy naszego towarzysza, żeby zbierał, wysyłamy go na misję. No rzeczywiście, nie musimy sami marnować na to czasu i się na tym skupiać, tak? Możemy wysłać towarzysza, żeby zebrał jakieś złoża czy rośliny wokół nas, a sami możemy kontynuować walkę. Możemy pójść na flashpoint i wysłać towarzysza na parę misji, jak gdyby to nie marnujemy na to czasu, ale dla mnie to jest trochę takie bezosobowe podejście i ja zawsze lubiłam szukać składników, robić nowe rzeczy, znajdować nowe przepisy w grach. No to, ale to jest moje osobiste zdanie, tak. Ciekawym pomysłem w profesjach jest jeszcze ta profesja, której Wam w końcu nie pokazałam. Czyli, jak ja to nazwałam, socjalna, że się wysyła. W tej profesji wysyła się tylko towarzysza na misję i on przywozi ze sobą różne składniki, może przywozić prezenty dla siebie. Skoro już wspominałam o towarzyszach, to może powiem parę słów generalnie o tym systemie. No jest to przydatne w wielu walkach, kiedy na przykład żaden z naszych znajomych nie może nam pomóc w czymś, no to mamy towarzysza, który nam trochę pomaga w tych walkach, szybciej to idzie. Generalnie przeciwnicy, ci zwykli, są bardzo słabi. No i towarzyszy jest wielu, można w nich wybierać, z tego co wiem, można nawiązywać z nimi romanse, jest to zazwyczaj jedna postać na daną płeć naszego bohatera. Za dużego wyboru nie ma, ale można z nimi rozmawiać, dostajemy od nich dodatkowe zadania. Też w związku z postępem naszego levelowania, postępem naszej historii, dostajemy od nich zadania na planetach, w których my akurat lądujemy. No, zwiększona sympatia towarzysza też pomaga mu sukcesywnie wykonywać zlecone zadania w profesjach przez nas. Mogłabym jeszcze powiedzieć trochę o flashpointach, czyli o walce w grupie. W tej grze sporo uwagę się zwraca na to, bo mamy jeszcze heroiki, tak? Czyli te trudniejsze obszary na terytorium danej planety na mapie, gdzie no, sami jak wejdziemy, to czeka nas pewna śmierć. Trzeba szukać ludzi, kontaktować się z nimi. No, trzeba to robić na czacie, bo nie ma wyszukiwarki. Do flashpointów mamy wyszukiwarkę.
też jest fajny system z tymi punktami socjalnymi. Że no, to, że jesteśmy w grupie, daje nam jakąś dodatkową korzyść. Ta gra nas zachęca jakby do tego, żebyśmy pracowali w grupie i robili te zadania grupowe. Czego ja nie robiłam, bo mi się nie chciało czekać, po prostu aż kogoś znajdę. Zależało mi na tym, żeby pokazać wam jak najwięcej. Co do flashpointów, już narzekałam na to chyba dwa razy, ale strasznie mnie wkurza to, że ludzie chcą przyspieszać dialogi. Inni ludzie, ci co grają już jakiś czas i znają je na pamięć. Ja rozumiem, że oni nie chcą ich słuchać, ale że nie są w stanie poczekać chwilę, aż osoby, które nie znają, bo na przykład robiły raz ten flashpoint, albo miały długą przerwę w grze, które chcą sobie przypomnieć co i jak, albo są zupełnie nowe w grze, chcą obejrzeć te dialogi. Nie, nie ma, jak nie będziecie przyspieszać, to ja wychodzę. Zazwyczaj to się tak kończy, co jest okropne. To jest brak wychowania. Pamiętajcie, moi drodzy, to jest brak wychowania. Co jeszcze mogę opowiedzieć? No, generalnie system talentów jest dość klasyczny, system umiejętności. Wszystko jest takie dość standardowe, jeśli chodzi o standardy dzisiejsze MMO. Powiedziałabym jeszcze parę słów o PvP, które w tej grze pojawia się w dwóch formach. Jest to PvP gracz versus gracz, tak? Które moim zdaniem jest mega niezbilansowane, bo ja poszłam tam chyba na 12 poziomie, 13, może nawet wcześniej. I walczyłam z przeciwnikiem na 28. Czyli bilans jest zerowy. Myślę, że najlepiej jest chodzić na nie na maksymalnym poziomie, wtedy no, jest jakaś szansa, że cokolwiek się zdobędzie, bo z moich doświadczeń niestety nie wygląda to fajnie. Drugą formą PvP w tej grze są bitwy statków, które moim zdaniem są mega interesujące, pomijając to, że robiąc je miałam zawroty głowy i gubiłam się w przestrzeni kosmicznej. To jest też kwestia nieprzyzwyczajenia, podejrzewam. No bo wiadomo, można się poruszać we wszystkich kierunkach i nie ma góry ani dołu, to człowiek się gubi. Ale forma mi się bardzo podoba, takich walk. Podejrzewam, że kiedy już człowiek się przyzwyczai do braku góry i dołu, to przynosi naprawdę dużo frajdy. Jak nauczy się pilotować statek. Ja jestem beznadziejna w pilotażu różnych dachikułów w grach. Musicie mi to wybaczyć, pewnie już widzieliście parę razy, ale mi to kompletnie nie idzie. Teraz w tle widzicie jeszcze jedną rzecz, której nie zdążyłam wam pokazać. Brakło mi minimalnie tych 15 minut. Są to zadania dodatkowe, w których robimy misje na statkach. Minusem jest to wiem z mojej poprzedniej gry, tej dłuższej, że tych misji jest niewiele i one są powtarzalne, tylko są na przykład z poziom trudniejsze, albo no, troszeczkę są bardziej rozwinięci przeciwnicy, więc no, jest ich niedużo. Trochę szkoda, bo to też jest fajna rzecz, na tym się zdobywa dużo punktów doświadczenia i różnych bajerów. To są misje dzienne, więc można je spokojnie robić codziennie. Jakie jest moje ogólne wrażenie? Jest to tytuł moim zdaniem trochę niedoceniany. Ale też prawda jest taka, że w momencie wydania on był pay to play. Czyli trzeba było kupić grę i trzeba było płacić subskrypcję, żeby w ogóle móc w tę grę grać. I myślę, że na tym też troszeczkę stracili, bo sama gra była droga. Sama subskrypcja też była droga, dość, na samym początku. I ten system, który jest teraz, jest fajny, tylko że no rzeczywiście, nie mając subskrypcji, zabawa jest dużo gorsza. No a w tej chwili te subskrypcje nie są aż tak drogie jak na początku. A no ale i tak ten system free-to-play średnio się sprawdza. Znaczy, sporo osób gra, wytrzymuje to, ale ja znając jak to wygląda z subskrypcją, grałam już jak gra weszła w free-to-play, nie kupując gry, tak, ale płaciłam subskrypcję, żeby mieć dodatkowe rzeczy. No i rzeczywiście jest ciekawiej, albo mi się tak wydaje, burzuj ze mnie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że towarzyszyliście mi w tej serii.
Trochę trwało jej nagrywanie, już myślałam, że nie skończę przez to stracenie materiału z 8 odcinka, ale skończyłam, uparłam się, przysiadłam, skończyłam. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Jak wiecie, to nie była pojedyncza seria, to jest cały cykl, więc mamy już wybrany kolejny tytuł do cyklu. Jak gdyby kolejny sezon, można tak powiedzieć, i będzie to gra Firefall. Nowy tytuł, może go kojarzycie, może nie. Wybrałam ją ze względu na to, że jest, cóż, jest nowym tytułem i część z Was może go nie znać. Ja go też nie znam, więc będzie ciekawie. Dzięki serdeczne, trzymajcie się.